Polska mówi, witam serdecznie. Polska mówi, a dzisiaj gości u pana premiera Piechociewskiego Janusza. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie premierze, mieszka pan na wsi czy w mieście? A to jest problem, bo sprowadziłem się pod Warszawę w 1963 roku. To była granica administracyjna ówczesnego sołectwa Nowa Wola i to była najbogatsza w latach 60. wieś badylarska w Polsce, bo po każdym udanym sezonie wczesnego ziemniaka, kiszonej kapusty, ogórków, cebuli, natki, pietruszki czy koperku, na co drugim pracowitym gospodarstwie stawał nowy samochód. Czyli reasumując, w rubryce do wypełnienia wpisałby pan wieś. Gmina Lesznowola jest gminą zieloną, jest wieś. Powiedzmy hipotetycznie, że chciałbym być pana sąsiadem i zakupić tam 2 hektary ziemi rolnej. No to w tym momencie już pan nie kupił, chyba że pan jest kwalifikowanym rolnikiem, to wtedy jeszcze porozmawiamy. Jeśli agencja nie skorzysta z prawa pierwokupu, nie ma co ukrywać. To, co wydarzyło się na przełomie 2015-2016 roku, uderzyło niesamowicie w rolników, dlatego że toczona pod potrzeby kampanii politycznej 2015 roku taka histeria, że oto obcy, w tym mieszczuchy, wykupują polską rolniczą ziemię i trzeba ją chronić, doprowadziło do tego, że zablokowano de facto na 2 lata istotny przyrost i transfery ziemi od właścicieli gruntów i gospodarstw nieprodukcyjnych w stronę właścicieli gruntów i rolników gospodarstw produkcyjnych. Jak do tego dodamy, że odwrotnie niż to się głosiło, z 480 hektarów w roku 2017, 480 hektarów to był rok 2015, w roku 2017 potroiła się liczba hektarów sprzedana cudzoziemcom. Czyli polskiemu rolnikowi, kandydatowi na rolnika utrudniliśmy dopełnorolnienie, a niestety okazało się, że otworzyliśmy szybszą ścieżkę z jakichś powodów na poziomie władztwa urzędniczego, mimo że ustawa wydawała się bardzo rygorystyczna. I uwaga, nie mówimy tutaj o ziemi rolnej pod inwestycje, mówimy tu o ziemi rolnej w użytkowaniu rolniczym, bo czym innym jest przechodzenie od ziemi rolniczej w stronę inwestycji tak bardzo potrzebnych, dlatego że tutaj występuje coraz większe braki, jeśli chodzi o atrakcyjne położenie gruntów, a także politykę państwową. Mówię tutaj, bo rozpocząłem ten proces w roku 2013-2014, aby specjalnymi strefami ekonomicznymi uruchamiać i chronić aktywność, przedsiębiorczość i spowolnić proces wychodzenia przemysłu z Polski Wschodniej, a dać nowe impulsy inwestycyjne. Bardzo w roku 2015 to już nam zaczęło bardzo dobrze funkcjonować, dlatego że w znacznej mierze na terenach stref ekonomicznych właśnie inwestował i reinwestował polski kapitał, mały i średni. To były takie inwestycje 10, 5, 15, 50 milionów, ale bardzo potrzebne w tej przestrzeni powiatowej. No wystarczy wymienić choćby bardzo ważną inwestycję w Międzyrzeczu Podlaskim, z którą robi lider rynku paszowego i trzeci, czwarty producent i przetwórca kurczaka Wipasz S.A. Czołowa polska firma. Dlaczego na nią zwróciłem uwagę? No bo ostatnio mieliśmy przecież ten sygnał w mediach kreowanej polityce repolonizacji po sprzedaży jednego z historycznych zakładów Konspolu Nowosądeckiego dla amerykańskiego kapitału, a dokładnie dla Cargilla. Więc wiele się w tym obszarze dzieje. I teraz znowu wracam do tych gruntów rolniczych. Dlaczego już dzisiaj wiemy o tym, że resort rolnictwa zaczął pracować nad zmianami? No chcę wprowadzić, zobaczymy jak to będzie w procesie legislacyjnym w Sejmie, żeby te działki rolne do 30, 50, a może i więcej arów było można nabywać, dlatego że tym mechanizmem utrudniono na przykład to, z czego nie powinno się utrudniać, żeby w zasobach rodzinnych dzieci czy wnukowie mogły się budować obok swoich dziadków, no bo ma to bliskość, opieka, więzi rodzinne, a także szczególnie istotny element powstrzymania wyludniania się polskiej wsi, bo kiedyś mówiliśmy, to był rok 1988-89, o ścianie wschodniej, to jeszcze było za wicepremiera ministra rolnictwa Olesiaka, że się nie tylko w okolicach Narwi
wieś polska, białostocka starzeje w postępie geometrycznym, a dzisiaj de facto poza najatrakcyjniejszymi gruntami i obok terenów, gdzie jest silne przetwórstwo rolno-spożywcze, następuje takie demograficzna, totalna zapaść. No i będzie to olbrzymi problem z punktu widzenia rozwojowego znacznej części gmin rolniczych czy powiatów rolniczych, uwaga, nie tylko wschodniej Polski, bo wystarczy popatrzeć, co stało się z przestrzeniami popegeerowskimi, choćby w województwie zachodniopomorskim, że mało jest miejsc pracy w rolnictwie stałych, bardzo duża jest strefa w dalszym ciągu bezrobocia, mimo świetnej sytuacji w skali kraju, no bo to już dzisiaj w zależności od tego, czy Eurostat, czy GUS, to jest te 5, 6 czy 3% stosujemy, bo metodyka i metodologia jest trochę, liczenia jest trochę inna. Więc to jest potężne wyzwanie i dlatego spodziewam się, że jeszcze przed wyborami roku 2019 nastąpi tutaj racjonalizacja działań. Tylko po co to nam było, Grzegorzu Dyndało, chcę się zapytać. Pamiętajmy o tym, że statystyczne gospodarstwo w Polsce, mimo że mamy najwyższy jeszcze w dalszym ciągu, bo ponarzekałem na demografię, ale w skali problemu na kontynencie europejskim świadczy fakt, że my mamy największą liczbę jeszcze młodych następców, że w Polsce mamy dużą grupę młodych rolników, w odróżnieniu od Francji, gdzie więcej rolników umiera niż rolników, którzy mogą w perspektywie 20 czy 30 lat funkcjonować. Dlaczego to jest tak ważne? A dlatego, że bez silnego, wysoko wydajnego, ale i ekologicznego, jak najbardziej, tego trzeba bronić ze względów smakowych, walorów i nie tylko ekonomiki, ale także promocji polskiej żywności, nie będzie przemysłu przetwórczo-rolniczego. Jak jego znowu zabraknie, to upadną zakłady, które zasilają go w technikę, w technologię. To nie jest żadna tajemnica, spotykamy się w siedzibie Izby Polska-Azja, że jednym z takich naszych elementów promocyjnych polskiej gospodarki, polskiej przedsiębiorczości, możliwości eksportowych jest właśnie technika przetwórstwa rolniczego, żywności i tutaj mógłbym wymieniać sporo firm, ale rozumiem, że jak nie zapłaciły dla Polska Mówi, to niech zapomną o darmowej reklamie. Panie premierze, chciałbym wrócić jednak jeszcze do tego możliwości do zakupu gruntu rolnego. Istnieje teoretycznie taka możliwość, żeby zgłosić się o pozwolenie, opinię do KOWR-u, jeśli się spełni jakieś tam warunki. Czy to funkcjonuje? Trudno jest uzyskać taką zgodę, jeśli się spełni jakiś tam warunek? No, zwracam uwagę, że tutaj z wielu powodów podyktowanych polityką nastąpiła olbrzymia wymiana kadr. Zamiast zmienić kierownictwa i nadać temu określony nowy wymiar i nowe pomysły i dać nowe narzędzia sprawdzonym i kompetentnym pracownikom, wyrżnięto z powodów politycznych kadry poprzednie, bo naraz nie tylko była wielka zmiana polityczna, deklarowana duża zmiana programowa, która nie nastąpiła, no choćby dzisiaj jesteśmy na etapie ogłaszania przez Komisję Europejską, ile będą wynosić dopłaty bezpośrednie. Uwaga, tylko w obszarze producentów pomidora będą to dopłaty większe unijne niż były poprzednio, a przecież mieliśmy deklarację, że nastąpi podwojenie dopłat i wyrównanie z czołówką europejską. To już wiemy, że to było takie łatwe i miłe wygłaszanie haseł. I druga bardzo istotna kwestia, KOWR skumulował w sobie bardzo wiele zadań. W związku z tym, no ostatnio na przykład w ramach kampanii samorządowej, powiedzmy to wprost, dostał zadanie reklamowania spotkań razem z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, jeśli chodzi o wymianę kopciuchów czy pieców niskiej emisji, czy program termomodernizacji. No więc jest tych zadań dużo, nie dość, że rozlicza, nie dość, że przyspieszono wypłaty i słusznie dotacji unijnych, chociaż nieczytelnie na początek nowy minister rolnictwa, jego 100 dni minęło w zeszłym tygodniu i nie ma zmiany jakościowej, że 11 miliardów złotych dopłat bezpośrednich, dodatkowych pieniędzy przyjdzie do rolników. No nie, i to kojarzone jakby z suszą. No, polecam. Efektywność, terminy, wydatkowanie deklarowanych środków, szacowanie strat suszowych, szacowanie strat dzikowych, no jest tego dużo. Jak do tego jeszcze
dodamy rozbudowane funkcje kontrolne, tak, szczególnie poprzednich lat, no po to, żeby znaleźć i teraz w kampanii samorządowej znowu coś wyłuszczyć przeciwnikom samorządowym, na przykład ściganie urzędników, którzy uczestniczyli w procesie przyznawania środków dla grup producenckich na Lubelszczyźnie, prawda? No fajnie się to mówi, ale wiemy, jaka jest sytuacja grup producenckich po bardzo nieudanym, jeśli chodzi o rentowność i zyski w zeszłym roku w sadownictwie. W zeszłym roku mieliśmy ten duży spadek plonów, olbrzymie wymrożenie, olbrzymie szkody, co przełożyło się na kondycję tych grup. W tym roku mamy rekordowo niskie, najniższe od kilku ładnych lat ceny skupu, nie tylko owoców miękkich, co doświadczyli producenci malin i porzeczek. Znaczna część ich przecież została na krzakach, nie zebrana, bo doszły do tego jeszcze problemy ze znalezieniem w miarę tanich pracowników. No i tutaj z jednej strony dobry pomysł na uszczelnienie rynku pracy i legalizację szarej strefy w zakresie zatrudniania pracowników ukraińskich w polskim rolnictwie, a z drugiej strony zapomnienie o tym, że to podnosi w sposób znaczący koszty. Jak podnosi koszty, to zmniejsza konkurencyjność międzynarodową. No i mamy choćby tego sygnał, że w miesiącu sierpniu i wrześniu Ukraina zwiększyła i to rekordowo eksport do Unii Europejskiej, czytaj głównie na polski rynek, mrożonej maliny. A nasza malina sprzedawała się tak, jak się sprzedawała, a często została po prostu na krzakach. Więc poza borówką w owocach miękkich jest katastrofalny stan. Jak do tego dodamy to, co dzieje się w obszarze szacowania szkód i takiej żonglerki w relacjach bezpośrednio z rolnikiem, przeciążenie administracyjne tych pracowników, no to nie dziwmy się, że w tym powiecie, w którym pracuje 11-12, w zależności od wielkości powiatów, liczby gospodarstw, do kilkunastu osób, no to ten KOWR okazuje się, że nie dysponuje taką siłą. Jak do tego dodamy, że masowo sądy pracy przywracają do pracy albo każą wypłacić odszkodowania za zły tryb zwolnienia poprzednich pracowników, no to to przekłada się na skuteczność. Panie premierze, o zatrudnieniu to chciałbym w kolejnej rozmowie, natomiast reasumując, czy widzi pan zielone światło dla tych chętnych, którzy nie są rolnikami, a będą chcieli się przeprowadzić na wieś i zakupić grunt rolny? No ale pytanie jest także kluczowe. Po co kupujemy te grunty rolne? Otóż także znaczna część już rolników już wie, że przy rosnących kosztach majątek nieprodukcyjny nie daje dochodów, tylko jest, przynosi straty. Po to, żeby się przeprowadzić. A to o czym innym? To mówmy wprost, że chcemy zamieszkać na terenie w sympatii i w sojuszu z dotychczasowymi mieszkańcami i samorządem w strefie zwartej zabudowy wypełnić te luki poprzez nową zabudowę, ale jednocześnie zadbajmy o to, żeby nie było takiej sytuacji, w której to nowi mieszkańcy obrażają się, że niedaleko jest kawałek chlewni, kurnika, czy emerytka rolnicza ma 20 kurek. A przecież mieliśmy także problemy z tym, że wstawał rolnik o świcie, wyjeżdżał kombajnem, no i były doniesienia miejscowych warszawiaków na to, że jest hałas albo kurz. W związku z tym zwracam uwagę, że to nie tylko przepisy, także kultura współżycia, rozumienia się nawzajem i wyobraźnia. Dlatego tak ważne jest zagospodarowanie przestrzenne i dlatego apeluję do wszystkich tych, którzy startują w wyborach samorządowych i głosują w wyborach samorządowych, żeby mieli świadomość, że jeśli tutaj się popuści, to i teraz, i w przyszłości będą określone kłopoty. To jest na przykład, czy w Polsce jest zgoda na to, żebyśmy budowali wielkie kurniki po 150 tysięcy w jednym rzucie kurczaka. No i pojedźmy sobie do powiatu żromińskiego i zobaczmy, jak ten najbardziej nasycony w kurniki powiatu jest także nasycony w konflikty wokół kurników. Mali kurnikarze nie chcą wielkich kurnikarzy, a prawie wszyscy niekurnikarze nie chcą w ogóle kurników. W związku z tym takie pomysły, żeby mieć to pod kontrolą, prawda, żeby nie doprowadzić do tego, jak choćby w Rumunii, że ASF na farmie, gdzie było 103 tysiące świń, trzeba było zabić i zutylizować 103 tysiące świniaków. Więc wyobraźmy sobie, czy jest w Polsce zrozumienie do tego, że nie wolno dopuścić do tego, żeby tej wielkości farmy powstawały choćby z tych właśnie powodów. Więc i te służby odpowiedzialne za ekonomikę rolniczą, dopuszczenia do gruntów, weryfikacje,
w mojej ocenie coś niedobrego zaczyna się dziać z taką postawą urzędniczą, że zaczynamy się wszyscy znowu, bo ten okres wydawało się, że już mamy za sobą, bać decyzji. W związku z tym każdy się chowa za prawo, prosi o jeszcze dodatkowe informacje i widzimy to na przykład w obszarze uzyskiwania pozwoleń na budowę. Ten proces się wydłuża, mimo że wszystko jest jasne i mimo że na przykład dotyczy to zwykłego domu albo nieuciążliwej produkcji przemysłowej czy usługowej. Więc jest dużo tutaj napięć. Jak do tego dodamy kwestię uciążliwości transportu, tak? No była sobie piekarenka na końcu naszej ulicy podmiejskiej, po czym okazało się, że obok dotychczasowych mieszkańców pojawili się ich wnukowie, ale także przyszli ludzie z miasta i nagle okazuje się, że im przeszkadza, że do tej piekarni o 4 rano ktoś przyjeżdża po chleb. No bo ten samochód już jest nie nasz. To jest choćby problem dróg czy budowania obwodnic, już rozlał się na wszystkie nasze. W związku z tym ja patrzę na to tak. Jest po pierwsze racjonalne potrzeba podejścia do prawa i wycofanie się z głupich rozwiązań, które wprowadzono ustawami 2016 roku. Bezsensownymi, gdzie zabito dużo ludzkiej aktywności i właśnie tej mody na wynoszenie się. Ale też przestrzegam przed tym, bo jestem z okręgu podwarszawskiego, tego otoczenia Warszawy, miasto się rozlało, że bardzo wielu ludzi, którzy 10 czy 15 lat temu kupiło sobie dom w Piasecznie, w Zalesiu, w Prażmowie, w Złotogłosie, dzisiaj już dojeżdża do Warszawy 12-17 km w 2 godziny. I tego nie zmieni nawet to, że będzie trasa NS, prawda? A więc pilnowanie zagospodarowania przestrzennego, dystrybucja ludzi na te tereny, jeszcze wolne tereny rolne, musi także uwzględniać kwestie dojazdu, transportu publicznego, szkół, wody, kanalizacji, internetu, energii elektrycznej, a bardzo często następuje odrolnienie, zabudowa, a później dopiero się wszyscy martwią, że wisimy na tym samym transformatorze, że rura była na wodę zrobiona 110 i w czasie suszym okazuje się, że już na pierwszym piętrze tej wody nie ma i tu możemy mnożyć, więc choćby na przykład pewność, decentralizacja zasilania w energię, w wodę, w usługi kanalizacyjne. Następny potężny problem to jest odbiór i utylizacja śmieci. Ale także trzeba wspomnieć warto o tym, że pozbawiono możliwości wzięcia kredytu przez rolnika, bo bank po prostu nie chce takiego gruntu, z którym nic nie może zrobić. No to jest jeszcze jeden problem, bo też popatrzmy na to tak, ile mamy gruntów, szczególnie w strefach wokół wielkich miast, które czekają tylko już na jedno, na odrolnienie. I bardzo często są nieużytkowane rolnicze, albo są we władaniu osób, które nie posiadają już ani jednego sprzętu rolniczego. I to są chwasty, drzewa zarastają, czy coś jeszcze, tak dalej. Ja nie ukrywam, że moja wieś podwarszawska, lesznowolska, ma to szczęście, że przetrwał SKR. Dzięki temu ten SKR, jak rolnik się, czy właściciel gruntu zwróci, to zasieje, zaorze, a nawet zbierze. Tak? I wzrost w gminie Lesznowola produkcji rzepaku, pszenicy jest tego przykładem, że po prostu pracownicy SKR-u dobrze, że sieją i robią. Ale co będzie, kiedy takiego SKR-u nie ma? No to widzimy po niektórych stronach gminy, na przykład za Wisłą, że widzimy olbrzymie stany nieużytków. Tak? Niebezpieczeństwo pożarowe, degradacja gleby, już nie mówię o takim kulturowym, takim zaniedbaniu, bardzo ważnym. W związku z tym no, trzeba też o tym pamiętać, że posiada i to trzeba nabywcy, komuś, kto kupuje pół hektara gruntu i na dużej działce stawia 400-metrowy dom, to nie tylko trzeba przypomnieć, że utrzymanie tego domu będzie go kosztowało, jak nie będzie już pracował, tylko będzie emerytem i będzie miał średnią polską emeryturę 2200 na przykład, jak jest mężczyzną, tak? Tylko, że oprócz tego no, musi te na tych 5000 metrów być zagospodarowanie. I to dla osoby, która nie dysponuje już sprzętem, pracownikiem, jest bardzo trudne. Więc pokazuje po prostu w tej naszej rozmowie, że to nie są takie proste rzeczy, że trzeba patrzeć to bardzo racjonalnie, także z punktu widzenia głównej osoby zainteresowanej. Chcę się wyprowadzić z tego miasta, chcę zostawić moje mieszkanie moim dzieciom, które studiują albo kończą studia. Chcę je przechodzić, za chwilę przejdę na emeryturę, no to pomyślmy, czy ten ogródek to powinno być 500 metrów obok domu, 100 metrów kwadratowych i jeszcze od tego w jednym poziomie, żeby nie było piętra, bo przecież nasze dzieci nie chcą z nami mieszkać. Kończy się moda na wielopokoleniową rodzinę w jednym domu, tak? Poza tym widać wyraźnie, że ze świata przychodzi potrzeba, że musimy być
jak nigdy dotąd w przeszłości mobilni. Będziemy wielokrotnie zmieniać pracę. Bardzo często z etatu, z firmy będziemy musieli być na własnej działalności. Bardzo często będziemy jechać i mieszkać za pracą. Uwaga, nie tylko do sąsiedniej gminy, ale do sąsiedniego województwa, do sąsiedniego kraju, a może także nawet na inny kontynent. I te zjawiska w jednym pokoleniu się kumulują, więc warto temu się przyglądać i o tym myśleć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dzięki.